Zróbmy kilka przykładów z dzielenia ułamków. Minus 5 szóstych podzielić na 3 czwarte. Mówiliśmy już o tym w poprzednich filmach. Krótko przypomnę. Podzielić to znaczy pomnożyć przez odwrotność. Zapiszmy. Przepisujemy pierwszy ułamek, to jest minus 5 szóstych i teraz zamiast podzielić napiszemy mnożenie, czyli pomnożymy przez odwrotność 3 czwartych, a odwrotność 3 czwartych to 4 trzecie. Odwracamy ten ułamek. Zatem mamy do obliczenia teraz minus 5 szóstych razy 4 trzecie. Ile to będzie? Mamy zwykłe mnożenie ułamków. Myślę, że wiesz już, jak to zrobić, jeśli oglądałeś poprzednie filmy. Mnożymy licznik i mianownik razy mianownik. Można tutaj skrócić szóstkę z czwórką przez 2, więc ja to zrobię, żebyśmy mieli prostsze obliczenia. 6 podzielić na 2 to 3 i 4 podzielić na 2 to jest 2. To się równa minus 10 dziewiątych. Minus 10 dziewiątych to ułamek niewłaściwy. Minus mogę napisać przed ułamkiem, a 10 dziewiątych to jest inaczej jedna całość, bo jedna dziewiątka zmieści się w 10, reszta jest 1, czyli zostaje 1 dziewiąta. Minus 5 szóstych podzielić na 3 czwarte to inaczej minus 1 i 1 dziewiąta. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Minus 4 podzielić na minus 1 druga. Zwróć uwagę, że tutaj tą drugą liczbę, ten drugi ułamek wzięłam w nawias, dlatego że miałabym obok siebie dwa znaki. Tak się zazwyczaj nie zapisuje. Gdyby miał być znak dzielenia i minus obok siebie, bierzemy wtedy liczbę w nawias. Spróbujmy zrobić tym sposobem jak powyżej. Minus 4 przepisujemy i teraz zamiast podzielić napiszemy pomnożyć i odwrotność minus 1 drugiej to jest minus 2 pierwsze. Minus, napiszę na zielono, to minus 2 pierwsze. A minus 2 pierwsze, zapewne wiesz, że to po prostu minus 2. Także można sobie ułatwić sprawę i napisać, że to jest minus 4 razy minus 2. I teraz 4 razy 2 to się równa 8. A minus razy minus daje mi plus. Zatem minus 4 podzielić na minus 1 druga jest równe 8.